siemanko, siemanko, tu Biały 4WD. Dzisiaj dostałem taki oto pojazd Suzuki Samurai 1.3 i na jednopunkcie, jak widać, przystosowany do ciężkiego terenu i też jak widać, nie jeden rajd już przejechał. Co więcej, mogę powiedzieć o tym samochodzie, no tutaj to nie będzie po amerykańsku w środku, jak w tamtych samochodach wcześniejszych, które testowaliśmy. Tutaj mamy spartańskie warunki, fotele kubełkowe, spaczko, podłoga, oczywiście musi być korek spustowy, gdzieś tam jest, z tamtej strony jest na pewno. Elegancko, co tam jeszcze? No tutaj hebel, mamy wyłączenie prądu chyba, od wyciągarki. Co jeszcze? Oponka siedzi Simex, 31 cali, felga odjechana, nie wiem ile tu jest ETS, minus 20 na pewno, 5 może być. I co jeszcze? 2 cale podniesione, auto jest do góry, na wieszakach. Zderzaczki zrobione pod wyciąganie, mamy haki, 2 wieszaki znaczy. I co jeszcze? Mamy progi ładnie zrobione, tak, że można się przesuwać po drzewach. No snurkel musi być koniecznie, żeby nie zasyłało wody. Mamy jeszcze windę fajną, jakąś taką. Tutaj jest lina syntetico. Elegancko, chyba lepiej niż metalowa. Metalowa bardziej niebezpieczna, znaczy stalowa. Ta jest bardziej bezpieczna. No wygląda to przyjemnie. Lampy też stuningowane, spoko, dają radę. I tyle. Auto ma 71 koni chyba wyjściowo i tyle ma. Reduktor ma zwolniony 4.9, jak się nie mylę. No. I tyle gadania. Zobaczymy jak to chodzi w terenie.
Powiem tak, lata się zacnie, fura przygotowana jest naprawdę kompletnie, jeśli chodzi o rajdy. Daje radę, czy to na tylnym napędzie, czy z dołączonym przodem, naprawdę jest mała różnica. Pokonuje naprawdę takie doły, że no szok, jestem w szoku. Także na 10 to 11, jeśli chodzi o teren. No windy tu nie była próbowana winda, bo nawet nie było potrzeby. Oponki dają radę, widzicie jaka jest aura, jaka jest powierzchnia. No to nie ma problemu po prostu z tym czymś. No i co jeszcze wam powiem? No spalania wam nie powiem, no nie wiem. No myślę, że w takim terenie tu jak jeździmy to 12-15 litrów benzyny musi spalić. No i co jeszcze? No wspomaganko jest niby, ale tak wam powiem średnio, nie? I ogólnie jakby komuś cukier spadł, o proszę, Haribo. I jakby ktoś jeszcze coś spadło albo adrenalina czy coś za dużo, to... Tutaj jakiś Jack Daniels, ale to pewnie dla pilota, kierowca to raczej nie. No i co wam jeszcze powiem? No bateria jest tutaj z tyłu, żeby nie było, nie mała taka. Okej. I jeszcze jest jedna gdzieś, ale pewnie z przodu, normalnie w oryginale. No i co, tutaj mamy jeszcze ledzika takiego. Te światełka też są LEDowe. I chyba jest jeszcze z przodu ledzik, powinien być. O, jest tutaj. Proszę bardzo, elegancko. Wycieraczka ładnie. No. Także wam powiem, że jeszcze ręce delikatnie mi się trzęsą po jeździe i co? Zapraszam do subskrypcji kanału, dajcie lajka, jak się podobało i szukamy następnego potworka i będziemy dalej testować. Narka.